Cześć Basiu, tak jak obiecałam, chcę Ci nagrać moje świadectwo. Musimy się wrócić jakoś do roku 2018-17. Jest końcówka marca. Dowiaduję się, że jestem w ciąży. No radość i w ogóle, bo już mam swoje lata też. Cieszyłam się jak nie wiadomo co. I w kwietniu zaczęłam plamić, pojechałam do ginekologa. Pani ginekolog powiedziała mi, że takich ciąż się nie ratuje na początku. Więc pojechałam do mojej siostry. Siostra moja mówi, Paulina, ona jest dosyć, Pan Bóg jej daje dużo mądrości, jest bardzo mądrą osobą. Mówi, na podtrzymanie zawsze dają luteinę albo dufaston. Wiadomo, że dufaston. Ale ciągnie gdzieś był jakiś niedosyt. Więc dufastonu nie dostałam, ale kupiłam tą luteinę. No i myślałam, że jakoś to będzie, że utrzymam ciążę. Niestety 8 marca, na Dzień Kobiet, tak. 8 marca wystąpiło bardzo duże krwawienie. Pojechałam do szpitala niedaleko od nas, bo do Dzierżoniowa. Spotkałam ginekologa i ginekolog powiedział mi, że to jest ciąża pozamaciczna. Jutro mi wytną jajnik. Ale rano zebrał się zespół lekarzy. Był taki bardzo mądry, stary lekarz. Mówi, że nie, że on tu nic nie widzi. Widzi po prostu tylko żadnego, nie, że ciąża pozamaciczna, tylko, że po prostu poroniłam. I mówi, że nawet nie ma co czyścić, bo po prostu płód cały, już organizm się oczyścił ze wszystkiego. No i zaczęła się moja walka. Moja walka o drugie dziecko. Zapisałam się do bardzo dobrego ginekologa w Wałbrzychu. Nazywa się, a zresztą nie będę mówić nazwisk, może ktoś sobie nie życzy. Bardzo dobry ginekolog. Zrobił mi badania i mówi, że muszę się starać koniecznie o drugie dziecko. Zaczęłam starać się o drugie dziecko. Zrobiłam badania, zaszłam w ciążę. Kolejne poronienie. Dodam tylko, że byłam około 10 lat w kościele protestanckim. Modliłam się tak jak i w kościele katolickim, tylko trochę te inne formułki takie, bo wiadomo, Ojcze Nasz, wiadomo, ale nie wiedziałam, jaką Pan Bóg dał mi moc. Nie wiedziałam cały czas, Panie Boże, dlaczego? Panie Boże, daj mi, Panie Boże, dlaczego Ty, tak, Panie Boże, proszę, proszę, proszę. Nie wiedziałam, co Pan Bóg dla mnie naszykował. W dniu, jakoś to było w grudniu, tak, zachodzę w drugą ciążę, 22 grudnia, w grudniu zachodzę w drugą ciążę. 5 grudnia dokładnie się dowiedziałam, że jestem w ciąży. Wcześniej się dowiedziałam, że jestem w ciąży. 5 grudnia dokładnie w moje urodziny dostaję pierwsze plamienia. Dzwonię do tego lekarza z Wałbrzycha i tłumaczę mu, o co chodzi. W sumie jego asystentce, ona mówi, że jego nie ma, żebym jechała do szpitala. Ja mówię, że do szpitala nie chcę jechać, chcę, żeby mnie jakiś lekarz po prostu zbadał i dała mi numer do lekarza z Nowej Rudy. Pojechałam do niego, przepisał mi leki i mówi, że czekamy. Czekamy, zobaczymy jak będzie, czy się ciąża rozwinie.
Jeżeli nie, wtedy, bo to był piątek po południu, w poniedziałek mam być w nie dał mi te leki, ciąża była podtrzymana, tak, do 22 stawiłam się w szpitalu, bo kazał mi być, bo znowu było krwawienie i wtedy powiedzieli, że beta HCG się nie podnosi, że po prostu ciąża opumarła, muszą mnie wyczyścić. Dla mnie to był straszny cios. Drugi raz, drugie dziecko umarło. Mówię, Panie Boże, dlaczego? Co jest nie tak? Co ja zrobiłam? Każdy się obwinia i po prostu to były straszne czasy dla mnie, dla mojego partnera. Więc powiedział mi ten lekarz, który z Nowej Rudy jest, on tam pracuje w Wałbrzychu w szpitalu, bo wylądowałam w Wałbrzychu w szpitalu. Mówię tak trochę, bo to są jeszcze emocje, tak mi ciężko to wszystko. I trafiłam tam do szpitala, to później on właśnie, jak wyszłam z tego szpitala, on mnie zaczął badać, prowadzić. Zlecił mi różne badania. Później jeszcze, mówię tak, do niego pójdę, ale pójdę jeszcze do innego lekarza. I poszłam jeszcze do takiego mądrego niby. Basia, ja miałam tyle badań zrobionych, że ja nie wiem, która tak miała. Ja tylko chodziłam i to z krew, to różne inne, to tabletki różne mi przepisywali. Po prostu cuda. I jak ja się pytałam lekarzy, dlaczego, to oni rozkładali ręce. Oni nie wiedzieli, dlaczego takie coś mi się przytrafiło. I moja siostra mówi do mnie tak. Słuchasz Ceroińskiego? Ja mówię, słucham. Ona mówi, no to posłuchaj go tak dokładnie. Wie, Klaudia, słucham go dokładnie, co ty to? I Pan Bóg mi cały czas kładł, jak go słuchałam, warownie demoniczne. Wiesz, słuchałam warowni, demoni, cały czas mi to kładł na ten, a ja mówię, gdzie ja, osoba, która nawrócona, demony? Nie, absolutnie. Ale posłuchałam jednej warowni, drugiej, zaczęłam robić sobie notatki i zaczęłam robić to, co Artur kazał. Wyobraź sobie, że 1 listopada zaszłam w ciążę i 19 lipca urodziłam zdrową córkę. Rozumiesz jego słowa, to łatwe jest słyszeć go. Słyszysz go. Ten głos, który w tobie jest, to on, potężny, wielki Bóg. Słyszysz go? On mówi teraz właśnie. Niech jego głos przenika duszę twą. Nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać dopiero po wysłuchaniu w ogóle masy wykładów z waszego kościoła, Artura Warowni, po przemodleniu, po wyganianiu demonów, dopiero zaszłam w ciążę. Fakt faktem, ciążę miałam zagrożoną, tak mi lekarz mówił, ale ja tego w ogóle nie czułam. Ja tego w ogóle nie czułam. Ja po prostu czekałam, aż się urodzi moje dziecko. Twój przyjaciel. To twój przyjaciel. Twój przyjaciel. Twój przyjaciel. Twój Bóg. Twój przyjaciel. Jest taka malutka, która już ma 2 lata. I chodzi, woła, mamo.
takim największym skrócie, bo nie lubię się rozgadywać. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam zrozumiale. Pozdrawiam Cię, kochana moja, bardzo serdecznie. Posyłam Ci buziaczki i życzę Ci miłego dnia. Niech Ci Pan Bóg błogosławi. To wszystko, co chcesz dzisiaj. Twoją zgodą.